Witam ponownie. Dziś do testów kolejny produkt, kolejny pelet. Tym razem pelet klasy oczywiście A1, certyfikowany właśnie A1. Ostatnio nawet gdzieś tam z producentem rozmawiałem, dostał EN-kę. Tak więc na dniach się zmieni pewnie szata graficzna worków. No ale zobaczymy. Słuchajcie, na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału. Warto subskrybować. Tak, poradniki myślę, że jak najbardziej w porządku. No i zajrzyjcie oczywiście na stronę ceokamar.pl, gdzie kupicie też ten pelet. Myślę, że jak najbardziej warto. No i oczywiście palniki peletowe i wiele, wiele innych. A my przejdźmy sobie dzisiaj do samego produktu. Tak jak widzicie, jest to pelet nazwy Peleton, dystrybutor, tu jest Autaj, Maciej Wiliński. Na dole mamy napis, możemy sobie tutaj zerknąć, ale to chyba dla nas nie jest istotne. Worki 15-kilogramowe, oczywiście pelet 6-milimetrowy, wartość opołowa około 18 megajuli powinien mieć, wilgotność rzędu 11% i popiół do 7%. Oczywiście wilgotność też do 11%, to jest max. Słuchajcie. To, co pisze na worku, to jest oczywiście jedno. Dla nas ważne jest to, co jest w worku, a nie na worku. Otwórzmy sobie, sprawdźmy, jak on się nam rozpuszcza w wodzie oczywiście. Zobaczmy, jak to w miarę będzie wyglądać. Czyli oczywiście szklaneczka. Możemy sobie, zalejemy go wodą. Mamy zalany. Czekamy chwilę, oczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądać, a my przejdźmy do samej naprawdę wagi. Zobaczmy, jak to wygląda z zagęszczeniem naszego peletu. No i dobra, i dosypujemy do 3 litrów, żeby uśrednić, żeby było mniejsze prawdopodobieństwo błędu. Zobaczymy, jak on jest zbity. Tak więc to też zbicie później wpływa oczywiście na... Dobra. 1978 gramów daje nam to zagęszczenie na poziomie prawie 660 kg na metr sześcienny, czyli mamy bardzo, bardzo wysokie zagęszczenie, czyli taka jak najbardziej wszystko w porządku i nie mam żadnych zastrzeżeń pod względem zagęszczenia. Lepiej wypada według mnie pod tym względem niż nasze topowe pelety, czyli Olim, Plawa i wszystko tego typu berlinek, tak więc tu pod tym względem jest jak najbardziej w porządku. Słuchajcie, minęła chwilka, zobaczmy sobie. Tak, zaczyna nam lekko puchnąć, to jest dobrym oznakiem, jak najbardziej się fajnie rozpuszcza w wodzie, ale też warto wspomnieć, że ten zakres właśnie czasu też tutaj wpływa. Czym to zagęszczenie właśnie jest wyższe, tym ten czas minimalnie może być dłuższy. To też zależy wiadomo od lepiszczy i od innych czynników, ale jak najbardziej widzicie, zaczyna nam pić tą wodę, zaczyna puchnąć, zaraz nam się rozłoży. Tak więc słuchajcie, pierwszy test zaliczony, czyli gęstość jak najbardziej w porządku, rozpuszczalność w wodzie też, zapach oczywiście też taki naturalny, powiem szczerze, nie jakiś taki bardzo jasny, ale też w miarę kolorystycznie jest fajnie. Zresztą widzicie, chyba myślę, że jak najbardziej widać. Tak więc słuchajcie, tu jak najbardziej myślę, że jest w porządku. A my słuchajcie, wsypmy do kotła, zobaczmy, jak tam będzie to w kotle się sprawywać. Jak on się będzie spalał, bo dla nas jest ważne, czy nie będzie powstawał właśnie zgorzel. Jaka jest jego temperatura topnienia popiołu, bo to też jest dość kluczowym elementem. A tego niestety na worku nie doczytałem, że coś tego producent nam tutaj nie deklaruje. Ale przechodzimy do kotła. Sprawdźmy sobie nasz pelet Peleton, jak on wygląda, jak to się kształtuje na sterowniku, co tutaj w ogóle widać. Jak widzicie, pompki pracują, w domu mam 21,1, czyli idealna temperatura. Na zewnątrz, na dworze, na polu, jak kto woli, mam 0,7. No i powiem tak, temperatura w nocy się kształtuje koło minusa, w dzień takie plus 1, plus 1,5. No powiedzmy dość chłodno, jak na obecne warunki bym powiedział, no bo mamy praktycznie w styczniu mamy wiosnę, no ale widzicie. Słuchajcie, nie o tym mowa. Przejdźmy do ustawień. Spalanie dobowe 23,1 wydaje mi się wynikiem bardzo dobrym.
Z racji też tego, że w tym pomieszczeniu, w którym mam kocioł, w pomieszczeniu, tu jest trzy pomieszczenia, mam też suszarnię zrobioną i tak jak wspominałem kilkukrotnie, jest tu bardzo, bardzo ciepło. Wydaje mi się całkiem akceptowalnym i bardzo dobrym wynikiem, jak na moje, powiedziałbym, warunki. Słuchajcie, przejdźmy sobie do ustawień. Rozpalanie, bardzo mała dawka startowa z racji tego, że na dość mam bardzo wysoki potencjał podajnika, tak więc dlatego mała dawka startowa. Modulacja normalnie pracuje cały czas, nie wygasza się, 20-100, czas stabilizacji minuta przy rozpalaniu, no i dynamika na 2. Wygaszanie, no tu nie ma znaczenia, odpopielanie ma ustawione co 5 minut, no ja mam taką zasadę, że każdy praktycznie pelet tak często robię ten rusz, to mu nie zaszkodzi, a jedynie może pomóc. Dalej i ważne paliwo, ustawione 18,4 i jak najbardziej myślę, że jest dość nieźle. Dalej powietrze, minimalne 22, maksymalne 34, minimalnie podniosłem w stosunku do niektórych innych peletów, tak więc tak to wygląda. Podajnik, tak jak wspominałem, wyliczony z przesypu 30 kg na godzinę. No i moc kotła mam ustawioną na 14 kW, palnik jest niby 16, ale powiem szczerze, 16 to tak mu ciężko jest osiągać, już zaczyna wydmuchiwać dość sporo peletu, dlatego ustawione jest na 14, żeby to wszystko zjechać. I w zupełności w moim kotle 19 kW sobie to wystarcza. Pokażmy sobie wykres, jak widzicie nie wygasza się wcale, taka poszarpana troszkę linia od modulacji, ale mnie to akurat nie przeszkadza w żaden sposób. No i spaliny bardzo niskie, tylko 70 stopni, jeśli chodzi o wyjściu szczopuchu średnio, czyli bardzo nisko. Przejdźmy do kotła, zobaczmy jak w kotle, jak to się kształtuje, jak to wygląda po spaleniu prawie 100 kg w tym momencie, no i zobaczymy ile popiołu i jak ten popiół wygląda. Kocioł, zobaczmy jak to wygląda. Co możemy zobaczyć? W kotle bardzo czysto, siwo, żadnych zastrzeżeń, nic na ściankach się tu praktycznie nie osadza. Drzwiczki, jak widzicie, też praktycznie można powiedzieć, że nic, tak więc pod względem czystości wydaje mi się całkiem, całkiem nieźle. Tutaj troszkę kurzu, pyłu i tyle, co tak naprawdę się nam osadziło. Zerknijmy troszkę niżej. Tutaj troszkę pyłu rzeczywiście, jak widzicie, na ściankach jest, ale nic czarnego, żadnego osady, mi się całkiem fajnie. Zerknijmy sobie niżej. No i mamy w tym momencie kocioł na dość dużej mocy, pracuje nam prawie z mocą 100%, czyli 14 kW. Myślę, że tak to wygląda. Popiół, zobaczcie sami, bardzo luźny, nic kompletnie się nie spieka, o. Pyłek, proszek, oczywiście jego zobaczymy sobie już przy podsumowaniu, ale jak sami widzicie jest bardzo, bardzo fajnie. Myślę, że całkiem jest zgrabnie, akceptowalnie i bez większych zastrzeżeń. No, pelet certyfikowany A1 EE. Myślę, że nie powinno być żadnych rozczarowań, a przy tej cenie jest całkiem fajnie. To jest moje oczywiście zdanie, ale przejdźmy sobie do naszego oczywiście popiołu. Sprawdźmy ile go jest, zobaczmy po rozpuszczeniu, co tam w tym pelecie widać. No i przejdziemy do podsumowania i zobaczymy jak się kształtuje całość. Zobaczmy popiół z naszego peletu Peleton, jak on wygląda. Oczywiście jest to pelet certyfikowany i tutaj za wiele pewnie się do zarzucenia nie będę miał. Zobaczcie, mało, sypkie, wypalone, bardzo mała ilość. Tu jest dokładnie z 90 kg, widzicie taka tacka malutka, ale wrzućmy sobie na wagę, oczywiście sterowane pod naszą tackę. Zobaczmy ile go jest. 220 gramów daje nam to wynik 0,24% popiołu. Wynik rewelacyjny i bez dwóch zdań, czyli jak na taką topową półkę przystało też, no popiół też jest na takim najwyższym poziomie. Spodziewałem się nawet większego, bym powiedział, że będzie coś więcej, no ale jak sami widzicie 220 gramów daje nam wynik 0,24% popiołu, co jest wynikiem rewelacyjnym i bez dwóch zdań, nie ma tutaj do zarzucenia. Słuchajcie, przejdźmy sobie do podsumowania naszego peletu, bo myślę, że jest coś, nie coś powiedzieć, tym bardziej, że cena jego jest też dość atrakcyjna. Podsumujmy sobie nasz pelet Peleton, jak on wyglądał, jak to się wyglądało u mnie właśnie w kotle, jak on się spalał. Pelet
certyfikowany, mamy A1, niedługo worki się zmienią, dostał certyfikat DN-kę, tak więc no pelet najwyższej jakości i bez dwóch zdań takowy jest. Popiół na poziomie 0,24% popiołu wydaje mi się rewelacyjny i to już jest najwyższa półka bez żadnych dwóch zdań. Zastrzeżeń nie ma, nic się nie ma prawa spiekać, wypala się świetnie, czysto w kotle, no i wartość opałowa powyżej 18 MJ i to tak jak wspomniałem już na pewno najwyższa półka. Na dole zerknijmy jakieś tam parametry podstawowe, właśnie pelet drzewny 6 mm, worki 15, wartość opałowa minimum 18 MJ i tak rzeczywiście było. Mogę powiedzieć, ogólnie pelet jest dostępny na stronie ceokamar.pl, ale z tego co wiem też jest dostępny bez problemu na składach lokalnych w prawie w każdym województwie w Polsce, tak więc myślę, że jak najbardziej gdzieś tam jeśli ktoś szuka dobrego peletu w rozsądnych pieniądzach, warto się rozejrzeć, bo rzeczywiście za te pieniądze wydaje mi się całkiem niezłym peletem, no tak jak wspomniałem, certyfikowany. Tak. Myślę, że nie ma co przedłużać. Pelet godny uwagi i bez dwóch zdań mogę go każdemu polecić, co ma kocioł na pelet, czy ma ochotę właśnie przejść też na pelet, tak więc to jest na pewno świetnym rozwiązaniem bez dwóch zdań w naprawdę niezłej cenie. Na dziś myślę, że tyle. Kolejne testy, kolejne poradniki przed Wami, a my cóż, widzimy się w kolejnym filmie. Zasubskrybujcie kanał, zajrzyjcie oczywiście na stronę ceokamar.pl. Trzymajcie się, cześć!